6 grudnia 2017 roku odbył się jubileusz istnienia 35-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, podkreślał, jak ważną dla Konstantynowa Łódzkiego, ale i województwa instytucją jest Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie. Serdecznie Ci gratuluję tego 35-lecia. Bez MOK-u Konstantynów wyglądałby na pewno inaczej, na pewno byłby ubogi duchem, a Ty go animujesz i od kiedy pamiętam, tu jesteś. Tak, jestem tylko trochę młodszy od kapeli podwórkowej Konstantynowiacy. I szanowni Państwo, wreszcie na koniec pozwoliłem sobie symbolicznie zabrać taki specjalny certyfikat. Certyfikat ze znakiem Promuję Łódzkie, upoważniający do posługiwania się tym certyfikatem, bo dobre, ciekawe miejsca promują łódzkie. I takim miejscem jest Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki pejzażowi malowanej ziemi łódzkiej nasze miasto promuje się w kraju i poza jego granicami. Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa, odczytał jubilatom list gratulacyjny od samorządu naszego miasta. Jubileusz był też wyjątkową okazją do podsumowań działań osób związanych z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Minister kultury przyznał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej Janowi Tarce, Henrykowi Foglowi, Ryszardowi Węclowi. Dwie osoby otrzymały dyplomy. Są to Jacek Tarka i Aleksandra Lopka. W imieniu ministra kultury odznaczenia wręczył dyrektor biura poselskiego ministra Piotra Glińskiego, pan Bartosz Kaczmarek. Czy Państwo znają ten tekst? Dokładnie, znamy go doskonale, dlatego jeszcze raz przypomnę. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal. Drugi raz nie zapraszam na salę, czy zaśpiewają Państwo ze mną? Tak? To w takim razie teraz śpiewają pełną piersią. Jest warte. Dziękuję bardzo za pomoc.